całkiem niedawno prezentowałem Wam nową Alfa Romeo Tonale, która okazała się być mocno ciekawym samochodem z mocno niepasującym do niej 130-konnym silnikiem. I tak się akurat złożyło, że jako jeden z pierwszych na polskiej ziemi dostałem, no właśnie, Alfa Romeo, prawie 300 koni, napęd na 4 koła, wersja Veloce, plug-in. Co z tego wyszło? Sprawdźmy. A i sprawdzimy, czy w tej wersji już nie szarpie. Jedziemy. Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj jest za kierownicy samochodu, który ma mocno trudne i specyficzne zadanie, ponieważ w gamie Tonale ma być najszybszy, a przy okazji najbardziej oszczędny. I za chwilę przechodzimy do niego. Jeszcze tylko słowo na temat partnera odcinka, czyli Letyshops. A jeśli nie wiecie, czym jest ten serwis, a chcielibyście zaoszczędzić trochę pieniędzy, to już Wam tłumaczę i pokazuję. Letyshops to serwis cashback, dzięki któremu część pieniędzy, które wydajecie na zakupy w sieci, po prostu do Was wróci. Przykładowo, jeśli szukacie jakiejś fajnej wycieczki, to aktualnie na Bookingu cashback wynosi nie 3, a 9%. Co wystarczy zrobić? Wchodzimy sobie w cashback, przechodzimy do sklepu, cashback się aktywuje, jest już aktywny i zostaje nam znalezienie wycieczki, która nas interesuje. Opłacamy zakup i zostaje już nam tylko czekać na zwrot środków. A tutaj kolejna dobra informacja, ponieważ te środki to nie żadne punkty, które możemy wykorzystać przy kolejnych zakupach, a prawdziwe pieniądze, które możemy wypłacić na konto bankowe lub konto PayPal. Pamiętajcie zatem, aby pobrać wtyczkę na swoją przeglądarkę, ponieważ ona sama będzie szukała dla Was gorących cashbacków i przede wszystkim pamiętajcie, aby zrobić to z linka, który macie w opisie do tego filmu. Działajcie, oszczędzajcie pieniądze, a my wracamy do Alfy. No i zaczynamy jak zawsze od tego, co na papierze, abyśmy wiedzieli, czym ja jadę, o czym mówimy i co mamy tam pod maską, chociaż nie tylko. I jak zacząłem, jest to wersja plug-in, tego oczywiście tłumaczyć nie muszę, ale co się na nią składa? Po pierwsze, z przodu pod maską znajdziemy benzynowy, turbodoładowany, czterocylindrowy silnik o mocy 180 koni mechanicznych. Dodatkowo przy tylnej osi umieszczono silnik elektryczny o mocy 122 koni mechanicznych. Łączna moc takiego zestawu to 280 koni mechanicznych. Co jeszcze musicie wiedzieć? Mamy tutaj do dyspozycji 270 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Maksymalna prędkość, do jakiej rozpędzimy Tonale w tej wersji, to 205 km na godzinę, chociaż na samym silniku elektrycznym to będzie 135, a do 100 km na godzinę rozpędzimy się w 6,5 sekundy. Dobra, to jest na papierze, teraz przechodzimy sobie dalej. Zaznaczę tylko, że niedawno robiłem pełen test Tonale, więc chyba nie ma sensu powtarzać wszystkiego, ale postaram się zrobić taki troszkę szerszy test, bo tutaj jest kilka zmian. Przy czym, jeśli jesteście zainteresowani takim naprawdę pełnym testem, to zobaczcie ten poprzedni, link macie w opisie do tego filmu i gdzieś tutaj wyświetla się karta. Poruszmy w tym momencie kwestię prądu, bo to jest plugin, więc musimy sobie o tym pogadać. I tak, pierwsza rzecz, zasięg. Alfa obiecuje, że na pełnej baterii przejedziemy tutaj nawet 80 km. Ja powiem tak, ja bym się z tym zgodził, ja jestem w stanie coś takiego zrobić, ale mówię o sobie. Ostatnie, albo pierwsze 20 km musiałbym przejechać na lawecie, nie uruchamiając tego silnika elektrycznego. 80 tutaj nie jestem w stanie zrobić, normalnie jeżdżąc, kompletnie. Myślę, że 55-60 jestem w stanie osiągnąć, znaczy jestem w stanie, osiągnąłem. Pamiętajcie, że na to bardzo wpływa styl jazdy, czy jest zimno, czy jest ciepło. Ja miałem tutaj tak, że rano najcieplej nie było, potem się robiło cieplej, tak jak jest teraz. Więc to jest oczywiście bardzo indywidualne, ale to 80, może to da się zrobić, ale to już takie 100% jazdy, takie jak powinno być, żeby coś takiego osiągnąć. Ja tak jeździć nie umiem, a może nie lubię i nie chcę. Więc normalnie takie wyniki, jak osiągam w większości pluginów, czyli do tych 60 km, tutaj też zrobiłem. Ładowanie. Powiem tylko, że z wallboxa, czyli pewnie tak jak najczęściej korzystają klienci czy właściciele takich samochodów, to jest jakieś 2,5 godziny. Sama bateria ma pojemność 15,5 kWh. Czyli mamy zasięg, mamy ładowanie, mamy też tutaj fotoradary, pewnie zaraz usłyszycie taki dźwięk, od którego można dostać z owału. Mówię o tym w tej chwili, bo może się to uda złapać, ale to jest coś, co w Tonale jest bardzo ciekawe, bo te wszystkie dźwięki systemów ostrzegających Was przed czymś, to są właśnie takie, że można się bardziej przestraszyć niż uważać na coś. Może zaraz to uda się nagrać, ja sobie przejdę dalej. O, masakra.
No dobra, a tym dalej niech będzie to, jak się tym samochodem jeździ. Musicie też wiedzieć, że Tonale w wersji plug-in, na przykład od wersji 160-konnej hybrydy, jest cięższe o jakieś 235 kg. I to czuć. To naprawdę czuć. Zresztą to nie jest dziwne, bo to jest całkiem sporo. Ja mówiłem przy okazji poprzedniego testu, że to jest jeden z najlepiej prowadzących się SUV-ów, kompaktowych SUV-ów, nie wiadomo jak to nazywać. Będę mówił SUV, wiecie o co chodzi. No i pytanie, skoro to czuć, jak to będzie w tym wypadku? Uspokajam, nadal jest pod tym względem fantastycznie. To jest samochód, który chcesz prowadzić. To jest samochód, którym chcesz pojechać na zakręty. To jest samochód, którym po prostu chcesz być. Jeśli lubisz jeździć autem, bo jak nie lubisz, no to ci to lata i tego nawet nie zauważysz. Ale taka osoba jak ja, przypomnę, że ja za SUV-ami nie przepadam, wsiadając do Alfy Romeo Tonale, o tym po prostu zapominam. Właśnie przez to, jak to auto się prowadzi. Po prostu. Przy czym powiedziałem, że to czuć. Z jednej strony ten samochód jest dużo cięższy, z drugiej ma sporo niżej środek ciężkości, więc może to się troszkę kompensuje. Ogólnie nadal tym samochodem, mimo tej nadwagi, jeździ się fantastycznie. I ja przy okazji poprzedniej wersji nie rozwijałem za bardzo kwestii tego pokrętła, czyli pokrętła nazywanego DNA, czy trybami DNA. A tutaj to zrobić muszę. I zrobić to muszę z kilku powodów. W poprzednim teście przekręcenie tych pokręteł coś tam dawało, ale to nie była jakaś przepaść. Tutaj wygląda to w ten sposób. Tryb N, czyli powiedzmy tryb normalny, to jest coś takiego, gdzie samochód będzie jechał raz na silniku spalinowym, raz na prądzie, będzie sobie to po prostu łączył. Ja do spalania za chwilę przejdę, jeszcze nie w tym momencie. Tryb A to jest tryb, gdzie samochód będzie się starał jak najwięcej wykorzystywać prąd i baterię, jeśli oczywiście ona będzie naładowana. No i tryb D to ten tryb, nazwijmy go, najbardziej sportowy. To, co możemy zrobić jeszcze włączając sobie tryb D, to mamy ten amortyzator. Wciskając ten przycisk, pojawi się nam informacja, że aktywowaliśmy zawieszenie soft. I powiem tutaj, ja mam coś takiego na przykład w Insignii, mówiłem Wam o tym, chociaż wiele osób się ze mną nie zgodziło, ale ja tam zmiany żadnej praktycznie nie czuję. Tutaj to jest coś, co naprawdę ma sens, bo różnica między trybem soft a takim trybem normalnym jest naprawdę bardzo wyczuwalna i po prostu, jak chcecie sobie pojeździć w ten sposób, że zawieszenie będzie bardziej miękkie, czyli może samochód będzie się troszkę gorzej prowadził, ale macie po prostu większy komfort, no to naciskacie ten przycisk, czy go raczej wyłączacie i wtedy macie tryb soft, jest tak, jakbyście chcieli. A jak chcecie pojeździć bardziej agresywnie, gdzieś tam lepiej składać się w zakręty, wiadomo, taka jazda bardziej sportowa, to z powrotem to włączacie, no i jest zdecydowanie bardziej sportowo. W tym momencie stoi na światłach, więc może to jest dobry moment na sprostowanie, bo w poprzednim teście powiedziałem jedną głupotę, więc musimy to właśnie sprostować. Powiedziałem, że nie mamy w Tonale systemu auto hold, czyli muszę trzymać nogę na hamulcu. Ja tę nogę właśnie zdejmuję. Nie zauważyłem po prostu, że w ustawieniach mamy tryb hold and go. Wystarczy go aktywować i auto hold jest, więc sorry za błąd i sorry Tonale, bo to jest coś, co w samochodzie, szczególnie takim do miasta, a takim samochodem jest przede wszystkim Tonale, musi być. I to tutaj jest, także prostujemy, auto hold jest, działa, także super. Mamy tutaj też, jak to zawsze w pluginach, te tryby odzyskiwania energii, rekuperacji, ładowania baterii w trakcie jazdy. Nie będę tego tłumaczył, bo wychodzę z takiego założenia, że pluginy są już tak popularne, że wszyscy wiecie, o co chodzi. Więc tak samo jest tutaj, ten temat myślę, że zamknijmy. Przejdźmy sobie może do tego, na co to się jeszcze przełożyło, że mamy tutaj prąd czy baterię. Otóż, o ile w Tonale w spalinowych wersjach bagażnik ma 550 litrów i to jest bardzo dużo, to tutaj już na papierze jego pojemność to 385 litrów. I powiem tak, to jest pojemność dość podobna do testowanej przeze mnie niedawno Mazdy 3. I raczej jakoś bardzo imponująco nie wygląda na papierze, ale ja mam wrażenie, często tak bywa przy bagażnikach, że ten bagażnik jest jednak troszkę większy. Oczywiście pod podłogą za dużo nie zmieścicie, jest tam jakiś mały schowek. Może po prostu nie ma sensu o tym gadać, bo bagażnik i tak musi każdy sprawdzić sam. Na papierze to jest 385 litrów. Także pamiętajcie o tym przy ewentualnym zamawianiu samochodu. Odnośnie miejsca z tyłu, tutaj się nie bójcie. Ja mam 182 cm wzrostu. Cały czas się spokojnie mieszczę. Miejsce przed kolanami mam. Stopy mogę schować pod fotel kierowcy, także super. Więc w tym aspekcie zupełnie nie bójcie się wersji plug-in. Jest cały czas bardzo dobrze. Za co muszę jeszcze pochwalić ten samochód? Otóż przełączanie między silnikiem spalinowym a silnikiem elektrycznym. Tego praktycznie nie czuć. A to nie jest reguła, bo to bywa bardzo różnie. W tej chwili na przykład ruszamy na prądzie, za chwilę uruchomi się silnik spalinowy i naprawdę ja to bardziej widzę
po obrotomierzu niż słyszę, czy czuję gdzieś na kierownicy. No i szybka odpowiedź na pytanie, czy w tej wersji również występuje jakiekolwiek szarpanie, na przykład przy takiej powolnej jeździe, na przykład w korku. No to odpowiadam, kompletnie nic takiego się nie dzieje, ani razu nie zdarzyło mi się właśnie takie poszarpywanie gdzieś tam przy przełączaniu z jedynki na dwójkę, czy z dwójki na jedynkę. Jest pod tym względem zdecydowanie lepiej. Jak już chwalę, to jeszcze na szybciutko klimatyzacja, może ktoś nie oglądał poprzedniego filmu. Na szczęście wszystko jest obsługiwane za pomocą fizycznych przycisków, nic nie jest dotykowe. Możemy tu zrobić wszystko, zmniejszyć, zwiększyć nawiew, zmniejszyć, zwiększyć temperaturę, włączyć klimatyzację i tak dalej, także super. No i też na pewno pochwała za ten system multimedialny, który jest bardzo dobrze umieszczony, jego jakość jest świetna. Jeśli miałbym się do czegokolwiek przyczepić odnośnie niego, to kamera, ona ma całkiem przyjemny obraz, ale przyczepiłbym się do tego, że kąt nie jest może najszerszy. Mógłby być troszkę większy, ale ogólnie za to plus. I ja nie wiedziałem w poprzedniej wersji, jakie mam nagłośnienie, czy standardowe, czy system Harman Kardon. Tam było standardowe, a tutaj mam Harman Kardon. Czy ta różnica jest ogromna? Powiem tak, pewnie trzeba by to było sprawdzić, przesiadając się z jednego do drugiego, żeby to mieć tak jak najbardziej świeżo, ale jeśli mam się oprzeć na tym, co pamiętam, to ten system gra naprawdę dobrze, ale tamten nie grał dużo gorzej. Mimo, że to nie był system Harmana, do którego trzeba oczywiście dopłacić. Więc czy bym się zdecydował? Ja na pewno tak, bo ja nagłośnienie uwielbiam. Dla mnie muzyka to jest jedna z najważniejszych rzeczy w samochodzie, ale jeśli nie jesteście jakimiś świrami, tak jak ja, to myślę, że ten system fabryczny też Wam spokojnie wystarczy. Fajną też tutaj rzeczą jest to, że na przykład zobaczcie, mamy wskazania turbosprężarki, momentu obrotowego, jakieś kolejne ustawienia, temperatura oleju, naładowanie akumulatora 12V. To są fajne rzeczy, takie trochę inne. Ja takie rzeczy przynajmniej bardzo w samochodach lubię, bo chociażby właśnie dlatego, że tego nie ma w wielu innych modelach. Bardzo mi się to podoba. No i muszę też pochwalić Tonale za wyciszenie. Możemy tu oczywiście jechać na samym prądzie i wtedy w tym samochodzie jest bardzo cicho. I nie śmiejcie się, bo pewnie jest taka grupa, ale są samochody elektryczne, nawet w pełni elektryczne, w których wcale nie jest cicho. Niby nie ma silnika, nie ma tego warkotu, a jedziecie i tak dużo rzeczy słychać, że po pierwsze to jest dziwne, no bo nie słyszycie silnika spalinowego i dziwicie się, bo nadal jest głośno. Tutaj pod tym względem jest naprawdę ok. I to była pochwała, a jakbym się miał do czegoś przyczepić? Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ci, którzy tym samochodem w tej wersji jeździliście. Ja mam takie wrażenie, że to jest samochód bardzo dynamiczny. Pod warunkiem, czy w zasadzie pod dwoma warunkami. Po pierwsze, musimy mieć naładowaną baterię, wtedy mamy te pełne 280 koni. A po drugie, ja mam takie wrażenie, że nawet jak ta bateria jest naładowana w pełni, to trzeba gaz cisnąć naprawdę mocno. Mam takie wrażenie, że mimo tych prawie 300 koni, jak naciśniecie gaz, może nie, że lekko, ale na tyle, że już byście się spodziewali, że coś się będzie działo, no to tak nie do końca się dzieje. Wystarczy depnąć i oczywiście będziecie frunęli, ale to jest coś, co podejrzewam, że jest kwestią przyzwyczajenia, ale mówię to też po to, tak długo, żebyście może znowu, trochę tak jak przy Mazdzie 3, nie zrazili się pierwszym naciśnięciem gazu, jak pójdziecie na jazdę testową, bo to może być mylne wrażenie. W tym samochodzie trzeba ten gaz po prostu cisnąć troszkę mocniej, przynajmniej takie jest moje wrażenie i takie mam odbiór. No ale jak już wciśniecie, to jest naprawdę ok. 6 sekund do setki mówi samo za siebie. I też co ciekawe, co muszę podkreślić. Są SUVy, które na papierze mają właśnie 6 sekund do setki. Tylko właśnie mam takie wrażenie często, że to do nich kompletnie nie pasuje. Że one nie chcą tak jechać, że Wy nie chcecie nimi tak jechać. Krótko mówiąc, to jest coś, co zrobione zostało może na siłę, na pokaz, to do nich nie pasuje. Tu jest zupełnie inaczej. Te 6 sekund w właśnie SUV-ie to jest coś, co ja w tym modelu chciałbym albo musiałbym mieć. Bo to jest zupełnie inne auto niż ta wersja 130-konna. Oczywiście ja Ameryki nie odkrywam. Wiadomo, 300 koni, prawie 130, już nie mówię o 110, no to jest przepaść. Ale to nie jest tylko to, że ten samochód szybciej przyspiesza. Ja mam wrażenie, jakbym jechał zupełnie innym autem. I jakby to auto było też dla zupełnie innego klienta. Może to jeszcze trochę bardziej wytłumaczę. Mimo, że ja bardzo lubię jeździć Alfą, te samochody mi się bardzo podobają. Uwielbiam je za prowadzenie, za dużo innych rzeczy. To ja bym tej wersji 130 tak faktycznie nie kupił. A tutaj sytuacja jest już zupełnie inna.
Jeśli natomiast miałbym się do czegokolwiek przyczepić, to może troszkę do dźwięku silnika, który słyszymy w kabinie. I też nie zrozumcie mnie, on nie jest jakiś fatalny. Chodzi po prostu o to, że jak słyszycie 280 koni, to być może spodziewacie się, a przynajmniej ja spodziewałem się, czegoś troszkę innego. No tutaj po prostu nie przeskoczymy tego, że to jest jednak tylko 1.3, mimo dużej mocy. Jak już tyle mówię o SUV-ie, to może też jeszcze jedna rzecz, bo może ktoś się spodziewa, że kupi sobie, no niby kompaktowego, ale powiedzmy SUV-a czy auto podniesione i będzie myślał, że tym samochodem zjedzie w teren, poszaleje, bo mamy tutaj napęd na 4 koła. Nie za bardzo, z jednej prostej przyczyny. Prześwit tego samochodu to tylko 156 mm. Także gdzieś tam na jakieś wielkie doły się raczej nie zapuszczajcie. Szkoda samochodu. Nie powiem Wam za dużo na temat napędu na 4 koła, bo nie miałem okazji sprawdzić to, ale gdzieś tam w śniegu czy chociażby w deszczu. A w teren ten samochód się nie nadaje, chociażby przez swój prześwit. Także jedyne co mogę powiedzieć, to do szybkich startów ze świateł jak najbardziej tak, ale na test w jakichś innych, trudniejszych warunkach muszę jeszcze zaczekać. No dobra, pogadajmy o spalaniu, bo powiedziałem, że ten samochód ma być szybki, ale też najbardziej oszczędny w gamie. No i tak, jak macie prąd, to takie minimalne spalanie, jakie można osiągnąć, to, bo też zaznaczę, mi było ciężko jechać tak 100% w trybie elektrycznym. Zawsze kiedyś ten silnik mi się włączył. Wtedy moje spalanie było gdzieś, powiedzmy, w okolicy 2 litrów, czy 2,5. To brzmi super, oczywiście jazda bezemisyjna, to wiadomo. A co jak bateria się wyczerpie, no bo to się dzieje dość szybko. Ja spalanie gdzieś tam pod miastem miałem w okolicy 6,5 litra na takich drogach do 90 na godzinę. W mieście po wyczerpaniu prądu moje spalanie to było jakieś 8 litrów, coś takiego, autostrada, nie byłem gdzieś bardzo daleko, ale pojechałem po prostu sobie sprawdzić na jakiś taki odcinek kilkudziesięciu kilometrów i to spalanie wahało się w okolicy też 8, 8,5 litra, może nawet do 9, ale to musiałbym zrobić, nie wiem, 500-600 kilometrów, to teraz mi się nie udało, więc mówię na takim odcinku krótszym, ale tak mi pokazywał komputer, gdzieś w okolicy między 8 a 9 litrów, w zależności od stylu jazdy, coś takiego myślę, że trzeba przyjąć. I powiem Wam też jeszcze jedną rzecz i to sobie zapamiętajcie. Nie kupujcie Alfy Romeo Tonale w tym zielonym kolorze. Chyba że lubicie, gdy podchodzą do Was obcy ludzie, jak wychodzicie ze sklepu. Pytają się, panie, co to, ile to ma koni, ile to kosztuje, skąd pan to ma. Wszyscy na drodze, gdzieś na przystanku, jak przejeżdżacie. Masakra ten dźwięk. Wszyscy na drodze, jak jedziecie, jak przejeżdżacie właśnie gdzieś koło przystanku, to się na Was gapią. Stoicie na światłach, ktoś stoi obok i wygląda tak. Chłopaki w E36 na każdych światłach, jak staniecie pierwsi, dramat. Znaczy to jest akurat śmieszne, bo wystarczy pokazywać, że się ścigamy, a potem ruszyć bardzo wolno, a chłop leci, chmura dymu za nim. Ja na przykład coś takiego lubię. I tak dalej, i tak dalej. To jest samochód, który... Ja się troszkę dziwię, bo miałem samochody, które są dziwniejsze. Powinny bardziej na siebie zwracać uwagę, ale to jest auto, które nie wiem, czy najczęściej nie powodowało zginania karków ludzi obok, bo po prostu wszyscy się na Was patrzą. Myślę, że, czy inaczej, miałem Tonale w kolorze czerwonym, też zwracało na siebie uwagę, ale tylko troszkę. Na ten samochód patrzą się wszyscy, więc jak tego nie lubicie, to piąty raz podkreślam, nie kupujcie zielonego koloru. A jak to lubicie, to ten samochód w kolorze zielonym to jest coś fantastycznego. To jest po prostu poezja dla oka. Ja chyba nie wychodziłem ani razu z Tonale gdzieś idąc i zamykając samochód, żeby się nie odwrócić i jeszcze raz na niego nie popatrzeć. Coś pięknego. I fajnie pasują te czerwone zaciski. Ogólnie czerwony z zielonym. Tu mam 20-calowe koła, bo też nie powiedziałem, jakbyście się pytali. Naprawdę pod względem wyglądu to... Bo pewnie pojawią się, czy pojawiają się takie głosy, że już w Alfie jest trochę mało Alfy. Wiadomo, koncern Stellantis i tak dalej. W tym samochodzie ja uważam, że nadal Alfy jest całkiem sporo i może niech to będzie najlepsze podsumowanie tego samochodu przed tym, jak przejdziemy sobie do tego i sobie siądźcie. Ile takie cacko kosztuje? Cennik wersji plug-in rozpoczyna się z poziomu 243 500 zł. I to jest pierwsza wersja, a druga wersja Veloce to już 254 500 zł. Jedna gwiazdka, była również dostępna bardzo fajnie wyposażona wersja Edizione Speciale. Ona kosztowała 236 500 zł. Pytanie tylko, czy w momencie, w którym chcielibyście takie auto zamówić, będzie ona jeszcze nadal dostępna. No i dobra, widzicie jak jest, ale myślę, że tutaj nikt nie spodziewał się, że będzie dużo lepiej. Wszystkie samochody, które mają cokolwiek wspólnego z prądem, są jeszcze droższe niż te normalne, które i tak są drogie. Także sytuacja wygląda tak, jak przedstawiłem.
Moje zdanie w kwestii, czy warto kupić i dopłacić kupę kasy do wersji plugin pod kątem, aby to się potem zwróciło, to nie. A czy warto dopłacić do tej wersji, aby móc cieszyć się fantastyczną, szybko, nadal piękną Alfa Romeo, to już zdecydowanie tak. Ale oczywiście przy założeniu, że bardzo łatwo wydaje się cudze, w tym przypadku wasze, pieniądze. Zwrócę wam też uwagę na te łopatki, bo to jest coś niesamowitego. Mi się to nie nagrało przy poprzednim teście. Zobaczcie, one mają, ja tu specjalnie wziąłem linijkę, jakieś 17 cm. I o ile z nich korzystacie, bo ktoś mógłby spytać, czy to są łopatki do rekuperacji. Nie, tym zmieniamy biegi. I o ile z tego będziecie korzystać, to to jest coś fantastycznego, bo po prostu nie da się w to nie trafić. Bardzo przyjemnie się to robi. W tej wersji to ma też sens, bo jak ktoś będzie się bawił tym samochodem, to będzie mu to pomagało właśnie w zabawie. Ale jak tego nie będziecie robić, no to zobaczcie, chcąc włączyć sobie wycieraczki, ruszając palcem, zawsze zahaczycie w tę łopatkę. Trzeba zrobić taki duży ruch i dopiero można włączyć właśnie wycieraczki, więc to jest coś, co może wam troszkę przeszkadzać, jeśli nie będziecie z tego korzystać. No ale z tym nic nie zrobimy. Ja też nie powiedziałem, żebyście nie myśleli, że to jest tylko w tej wersji, tej szybkiej wersji plug-in. Nie, w tych słabszych też coś takiego znajdziemy. Na przykład było to w tej 130-konnej. No i dobra, nie ma co przedłużać, cała reszta rzeczy, wykonanie, spasowanie i tak dalej, to było w poprzednim filmie, on był niedawno, więc spójrzcie sobie na niego, nie będę mówił drugi raz tego samego. Powiem tylko, że jeśli szukacie plugina, ma być to samochód, który się będzie fantastycznie prowadził. Ma być to auto, w którym jest całkiem sporo miejsca. Ma być bardzo szybkie, ma być samochodem dla kogoś, kto lubi jeździć samochodami. Nie przejechać z A do B, tylko masz, nie wiem, wychodząc z garażu, obejrzeć się na ten samochód. Jeszcze raz na niego spojrzeć. Masz w swoich żyłach jakąś dawkę sportu. To jest samochód, obok którego nie powinieneś przechodzić obojętnie. Jeszcze może takie jedno zdanie. Alfa Romeo na ulicach prawie już nie ma. Ja wiem, jaka opinia za tymi samochodami się ciągnie. Nie będę się wypowiadał, jak jest dzisiaj pod kątem awaryjności, bo ja takiego samochodu po prostu nie miałem i ja uważam, że takie gadanie, bo ktoś coś przeczytał na forum i potem będzie pisał elaborat, jest kompletnie bez sensu. Najlepiej wypowiadać się na takie tematy, jak właśnie awaryjność, jak się coś miało, jak się coś używało. Ja Alfy nie miałem, ale wypowiadam się pod takim kątem, z takiego czysto mojego punktu widzenia. To są fantastyczne samochody. Świetnie się nimi jeździ. Cały czas przyjemnie się na nie patrzy. Te samochody są inne i dla mnie to jest słabe, że znikają salony Alfa Romeo. Tych samochodów na ulicach prawie nie ma. I naprawdę nie chciałbym, żeby one zniknęły całkiem, bo to jest nadal moim zdaniem motoryzacyjna legenda. Ja Alfami jeździć uwielbiam i mam nadzieję, że cały czas znajdzie się wśród was taka grupa, która pozwoli na to, że te samochody po prostu nie znikną. Na koniec standardowo prośba, jeśli to dla was nie problem, to oceńcie ten materiał, jak się podobało, to łapa do góry, jak nie to do dołu. No i osoby, które jeszcze nie subskrybują kanału, mogą to zrobić w tej chwili, wtedy jest nieduża szansa, że zobaczymy się na przykład za tydzień. A na dzisiaj byłoby to już wszystko. Dzięki, trzymajcie się, cześć!